Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Sprawa Turowa to gorący temat i bardzo ważny temat. Negocjacje z Czechami w sprawie Turowa na tym etapie są zerwane. To oficjalny komunikat polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Polski rząd podkreśla, że w sprawie Turowa Czesi postawili warunki zaporowe. Po 17 rundach negocjacji dalej znajdujemy się w martwym punkcie, a kopalnia i elektrownia gwarantuje miejsca pracy, jest podstawą polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a do tego wszystkiego TSUE zażądało wstrzymania wydobycia i chce Polskę karać ogromnymi finansowymi karami. Tak, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie Turowa, ale też szerzej, jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwanym pakietem klimatycznym Unii Europejskiej. Turów i przykład Turowa jest tylko pewnym ukazaniem polityki Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestię podejścia do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze i zobowiązań państw członkowskich w ramach tak zwanego Zielonego Ładu. Trzeba powiedzieć jasno, nikt dzisiaj w Polsce, zdroworozsądkowo myśląc, nie jest przeciwko emitowaniu dwutlenku węgla do atmosfery w ilościach jakichś nieprzewidywalnych. Wręcz przeciwnie, każdy z nas, ja również, jestem zwolennikiem tego, aby środowisko, aby nasz klimat, nasze piękne tereny, które mamy, na przykład Warmię i Mazury, na której mieszkam, nasze piękne góry, aby je chronić. Przyrodę należy chronić, ale należy ją chronić rozsądnie, z głową i przede wszystkim dostrzegać najpierw człowieka, jego potrzeby i dopiero na drugim planie dostosowywać te zmiany związane z ochroną środowiska, które są u nas w Polsce wymuszane dzisiaj przez Unię Europejską. A zatem chrońmy przyrodę, chrońmy środowisko, ale rozsądnie i z głową. Niestety, jeśli chodzi o podejście Unii Europejskiej do tych kwestii, tu zupełnie brakuje jakiejkolwiek logiki, a jest to podejście bardzo ideologiczne i stricte polityczne. To znaczy Unia Europejska założyła sobie w Zielonym Unijnym Ładzie, nazywanym inaczej Ładem Zielonym Europejskim Ładem, założyła sobie cele, które są wręcz niemożliwe do zrealizowania przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to znaczy niemożliwe w najbliższym czasie. Gdyby one zostały rozłożone na 50-100 lat, bylibyśmy w stanie przestawić całą naszą gospodarkę na odnawialne źródła energii, tak zwaną czystą energię. Natomiast w Zielonym Unijnym Ładzie zaprogramowano i wymuszono na państwach członkowskich, aby do 2050 roku uczynić z Europy, z Unii Europejskiej pierwszy neutralny dla klimatu kontynent. To by oznaczało, że w Europie, w Unii nie do 2050 roku żaden przemysł, ani żadna gospodarka, żadnego kraju członkowskiego nie mogłaby emitować prawie w ogóle dwutlenku węgla do atmosfery. To jest niewykonalne w tak krótkim czasie. To się stało w 2019 roku. Wówczas, pamiętam doskonale, Ursula von der Leyen powiedziała, że Europejski Zielony Ład jest szansą i nową strategią wzrostu w Europie. No, na pewno dla Niemiec, ale nie dla Polski, czego przykładem właśnie jest konflikt wokół Turowa. Zwłaszcza, że w ślad za tym Europejskim Zielonym Ładem poszedł z ubiegłego roku tak zwany układ nazywany po angielsku Fit for 55, czyli mówiąc, przekładając na język polski, gotowi na 55. I tutaj Unia Europejska jeszcze bardziej zaostrzyła wymogi odchodzenia od emisji dwutlenku węgla do atmosfery, bo założyła sobie, że do 2030 roku, a zatem zostało nam niecałe 9 lat, wszystkie kraje członkowskie mają zredukować emisję gazów cieplarnianych, a zwłaszcza dwutlenku węgla, aż o 55
procent. Co to oznacza, tak drastyczne przepisy, co oznaczają dla naszego państwa? My, nasza gospodarka, ona musi oczywiście się unowocześniać, ona musi przechodzić na odnawialne źródła energii, na energię tak zwaną czystą, ale to musi być rozłożone w czasie. Przede wszystkim po to, aby nie szkodziło naszym mieszkańcom, naszym obywatelom, aby chroniło nasze rodziny przed drastycznym wzrostem ceny energii. Gdyby wprowadzić te założenia, czyli ograniczenie do 2030 roku emisji o 55% i uczynienie z Unii w 2050 roku gospodarki bezemisyjnej, to my musielibyśmy zamknąć większość naszego przemysłu, a nasza gospodarka byłaby w stanie ruiny. I moim zdaniem to jest właśnie główny cel tego narzuconego Polsce i krajom Europy Środkowo-Wschodniej unijnego Zielonego Ładu. Narzucony przede wszystkim przez Niemcy, które chcą w ten sposób skolonizować nasze państwa, pozbawiając nas możliwości produkcji, albo inaczej, pozbawiając nas możliwości samowystarczalności energetycznej w najbliższych latach. A do tego Niemcy, wymagając od nas tak drastycznych cięć i ograniczeń, sami zagwarantowali sobie na przykład do 2038 roku aż zakup węgla kamiennego ze źródeł zewnętrznych. A zatem tu widać to polityczne i ideologiczne podejście, zwłaszcza Berlina i Brukseli, gdzie napiętnowane są tylko i wyłącznie takie państwa jak Polska. W ślad za tym idzie to, co nam proponują, na przykład Niemcy. Otóż oni twierdzą, że jeśli będziemy zamykać i chcą nas zmusić do zamykania naszych elektrowni węglowych, naszego przemysłu, to wówczas proponują nam, że będą nam sprzedawać energię elektryczną z Niemiec. A stare powiedzenie rzymskie mówi, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A zatem Niemcy w ten sposób chcą dosłownie zarobić na Polsce, która jest przecież, jeśli chodzi o warunki europejskie, krajem bardzo dużym i dużym, gdzie popyt na energię elektryczną jest bardzo wielki. I dlatego to, co dzieje się dzisiaj wokół kopalni w Turowie, ale też elektrowni w Turowie, bo to są naczynia połączone, jest dokładnie tą emanacją tego ataku i wymuszenia na nas redukcji naszego przemysłu, redukcji naszej energetyki, tak abyśmy się stali w najbliższych latach państwem zależnym energetycznie, zależnym przede wszystkim od dostawców z zewnątrz. I na to my nie możemy sobie pozwolić. Panie doktorze, jeszcze jedno dziwne zachowanie, to zachowanie Czech, kraj członkowski Grupy Wyszehradzkiej. Wydawałoby się w ostatnim czasie, że grupa została dosyć mocno skonsolidowana, że mamy wspólne cele, jeżeli chodzi o dobijanie się, o równe traktowanie w strukturach Unii Europejskiej, tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. A Czesi w tym momencie w sprawie Turowa zachowują się rzeczywiście bardzo nie fair. No przede wszystkim Czesi zachowują się w sprawie Turowa bardzo nielojalnie, bo to z ich donosu Polska dzisiaj, na Polskę dzisiaj nakładane są kary przez TSUE, tak naprawdę przez jedną panią sędzię, która zanim została sędzią była aktywnym politykiem lewicy hiszpańskiej, a zatem mamy upolitycznienie tak naprawdę najważniejszego sądu unijnego, choć Polsce zarzuca się rzekome upolitycznienie naszego sądownictwa, to tu mamy wręcz jaskrawy obraz tego, w jaki sposób funkcjonuje TSUE, w którym zasiadają politycy. Natomiast Czesi zachowali się nielojalnie, zwłaszcza jako członek Grupy Wyszehradzkiej, bo my swego czasu, zakładając Grupę Wyszehradzką, umówiliśmy się wspólnie, że będziemy bronić naszych wspólnych interesów w Unii Europejskiej, wspólnych, ponieważ bliskich od stuleci, wynikających z naszego położenia, ale też i z historii oraz z ostatniego okresu komunizmu, w którym wszyscy byliśmy, ale także jako nowe państwa członkowskie Unii, które muszą gonić starą Europę pod wieloma względami, w tym również jeśli chodzi o kwestie energetyczne. Czesi moim zdaniem dzisiaj stali się podnóżkiem Niemiec, Berlina w sprawie konfliktu o Turów. To znaczy wykonują politykę niemiecką uzależniania energetycznego i gospodarczego naszej części Europy i Polski. Dlatego zrywają rozmowy, dlatego stawiają coraz to bardziej wygórowane swoje warunki, których Polska za chwilę, jeśli tak dalej pójdzie, nie będzie mogła
zapewne wypełnić. Stąd my powinniśmy bardzo twardo dzisiaj podejść również do kwestii negocjacji z Czechami. To znaczy należy Czechom uświadomić, że są naszym sąsiadem i w wielu kwestiach są od nas zależni. A po drugie należałoby również zapytać Czechy i Niemcy, czy ich kopalnie węgla brunatnego, które znajdują się tuż za granicą, czyli kilka kopalni po stronie czeskiej i kilka po stronie niemieckiej, czy one bardziej nie wpływają negatywnie na środowisko niż nasza jedna kopalnia w Turowie. Trzeba im wykazać złośliwe, celowe działanie przeciwko państwu polskiemu. Myślę, że także należałoby wezwać na konsultację naszego ambasadora z Pragi, aby dać do zrozumienia Czechom, że my nie będziemy się zgadzali na tak otwartą, wrogą politykę Czech wobec naszego państwa. Bo tu nie chodzi o ochronę środowiska i klimatu. Proszę mi uwierzyć. Bo tak jak wspomniałem, raz jeszcze to powtórzę, klimat i środowisko należy chronić. Należy również w przyszłości dążyć do jak najmniejszej emisji gazów, przede wszystkim dwutlenku węgla do atmosfery. Ale to musi być rozłożone w czasie i nie może szkodzić ludziom i obywatelom, bo na pierwszym miejscu musi być człowiek, a na drugim miejscu świat, który jest wokół niego, który ma być pomocą do realizowania celów, które człowiek, ludzie sobie tutaj stawiają. Gdyby chodziło o ochronę klimatu w całym tym unijnym Zielonym Ładzie, gdyby chodziło o ochronę rzeczywiście środowiska, to przede wszystkim Unia Europejska powinna wpływać na największych trucicieli atmosfery na świecie. A nimi są przecież Chiny, w których od 2000 roku prawie o 200% wzrosła emisja dwutlenku węgla. Chiny emitują prawie 28% światowej emisji CO2. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, prawie 17%. Oczywiście Indie 6%. No i to trzeba powiedzieć, największym w Unii Europejskiej trucicielem atmosfery są Niemcy, które emitują aż prawie 2,5% światowej emisji. A to oznacza, że Niemcy powinny najpierw popatrzeć na siebie. Czechi powinni, jeśli już, żądać od Niemiec zamykania ich kopalni czy ich elektrowni węglowych. Przypomnę, że Niemcy nie tak dawno rok temu uruchomiły kolejną elektrownię węglową, a nam nie pozwala się nawet na myślenie o elektrowniach atomowych, o których myśli moim zdaniem słusznie dzisiaj nasz rząd, aby zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. A zatem co powinniśmy zrobić? Nie ustąpić, jeśli chodzi o kwestie związane z Turowem i z Czechami. Nie możemy zamknąć Turowa, ani kopalni, ani elektrowni, bo to jest od 7 do 8% całego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Po drugie, powinniśmy jak najszybciej przejść na produkcję energii elektrycznej z węgla, ale z gazowanego węgla. Tak jak czynią to na przykład Japończycy, którzy po katastrofie w Fukushimie mają zamiar zbudować teraz 40 małych elektrowni, które będą napędzane właśnie gazem pochodzącym ze zgazowania węgla. I są to technologie i czyste, i w miarę tanie w porównaniu na przykład z budową elektrowni atomowej, która kosztuje około 120 miliardów złotych, jak to swego czasu podał pan prezydent Andrzej Duda. No i rzecz ostatnia, ważna w tym kontekście. Nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nasze władze zgodziły się na zielony unijny ład tak rygorystyczny? Tak rygorystyczny, czyli na te dwa zapisy o redukcji CO2 do 2030 roku o 55% i o bycie gospodarką bezemisyjną do 2050 roku. Należało to rozwiązanie zawetować i zażądać przedłużenia w czasie, na przykład do 2050 roku ograniczenie o 55%, a do 2100 roku dopiero stanie się przez Unię Europejską czy Europę gospodarką bezemisyjną. To miałoby wówczas sens i przede wszystkim mielibyśmy czas na tę naszą transformację, na transformację naszej energetyki, transformację naszej całej gospodarki. A tak, dzisiaj jesteśmy pod pręgierzem i jesteśmy w sytuacji, w której jeśli się poddamy, jeśli ulegniemy szantażowi Brukseli, szantażowi Berlina, szantażowi Pragi, jeśli będziemy zamykać nasze kopalnie
jeśli będziemy zamykać nasze elektrownie, to wówczas ceny energii elektrycznej w najbliższych latach mogą w Polsce wzrosnąć aż nawet o 40%, jak mówią analitycy rynku energetycznego, a my jako kraj staniemy się terytorium zależnym, tak jak kiedyś były państwa postkolonialne, zależnym przede wszystkim ekonomicznie i energetycznie. I do tego nasze władze nie powinny dopuścić. No i dziwię się także, że w tych tak zwanych negocjacjach z Czechami, panie doktorze, Polska nie podejmuje jednak tematu długu, który Czesi mają wobec Polski, i to pytanie zasadnicze, kiedy oddadzą Polsce niemal 370 hektarów ziemi tytułem długu z korekty granicznej z roku 1958 roku, bo do dnia dzisiejszego Czesi tego nie uczynili, ale myślę, że to już na odrębny temat naszej rozmowy w audycji Aktualności Dnia. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Thank you.